Przede wszystkim chcieliśmy uspokoić mieszkańców, że nie ma powodów do dużych niepokojów i zmartwień z tego tytułu, ponieważ lekarze rodzinni, których jest około 900 w województwie, oraz szpitale, oddziały zakaźne, trzy oddziały, to jest szpital wojewódzki narkoński, szpital wojewódzki w Koszalinie i szpital wojskowy w Wałczu. Kadra lekarska jest przygotowana na ewentualne zachorowania, diagnostykę. Natomiast mówiliśmy dzisiaj przede wszystkim o profilaktyce, tak aby lekarze rodzinni mogli sprawnie rozpoznawać ewentualne zagrożenia i selekcjonować pacjentów do poszczególnych specjalistów chorób zakaźnych. Sprawdziliśmy też w miarę możliwości, ilu naszych mieszkańców przebywa na terenie Meksyku czy Ameryki Południowej, czy Stanów Zjednoczonych. Informacje, jakie otrzymaliśmy od Izby Turystycznej, około 300 naszych mieszkańców jest w Ameryce Południowej i w Meksyku. Szacujemy, że około 1000 mieszkańców przebywa łącznie, razem z tymi 300, przebywa łącznie w tych krajach, reszta w ramach indywidualnych, czy też turystycznych, czy służbowych podróży. Jeszcze raz przypomnę, że głównymi objawami grypy świń, jeżeli wirusa wystąpi u ludzi, spowoduje zachorowanie, jest wysoka gorączka, bóle głowy, katar, kaszel, bóle stawowo-mięśniowe, tak jak przy innych grypopodobnych i grypowych zachorowaniach. U niedużej części osób mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego. Spodziewamy się o wiele mniej zachorowań, które trzeba będzie różnicować, ale zakładamy, że one niestety będziemy mieć do czynienia z pewną liczbą takich osób. I dlatego bardzo istotne jest zachowanie spokoju i stwierdzenie, czy mamy do czynienia rzeczywiście z zachorowaniem związanym z grypą świńską, a może z innym zachorowaniem dotyczącym górnych dróg oddechowych. I tu czynnikiem bardzo istotnym i wręcz podstawowym będzie ustalenie danych epidemiologicznych. Czy takie objawy występują u osoby, która przebywała w rejonach zagrożonych, albo u osoby, która miała kontakt z osobami tam przebywającymi. Ja bym chciał podkreślić dwie rzeczy, które tu zostały już powiedziane, ale są dla nas ogromnie ważne, że kluczem do diagnostyki są lekarze rodzinni. To oni powinni przeprowadzić badanie, jeżeli ktoś ma kłopoty z górnymi drogami oddechowymi, katar, kaszel, ból gardła czy gorączka. W momencie, jeśli ta osoba wróciła 10 dni, do 10 dni z podróży z Ameryki Południowej, no to jest to sygnał, że powinno się podjąć diagnostyce czy konsultacji lekarza specjalisty.